Hej, dzień dobry, cześć, czołem, witam bardzo serdecznie. Po ostatniej okazji będziemy kontynuować moje wspaniałe run do poniedziałki. Zastanawiam się nad czymś innym, biorąc pod uwagę, że nie chcę ryzykować swoich sosów, to na razie z tym pomysłem. Może go jakoś ogarnę technicznie i zrobię innym razem, jeżeli chodzi o DS3, bo wstępnie o to jeszcze myślę. A póki co będziemy lecieć dalej z kontrowaniami. Z tymi wszystkimi czuję się pewnie, więc idę do salon. Nie wykluczam, że zrobię po prostu odwrotną kolejność i po Dawn of Sorrow będzie Aria, ale na razie aż tak daleko nie biegam. Na Domaizy do Rotten Journey. Najgorsze jest to, że widziałem, że jestem na Domaizy i się nad nim zastanawiałem. Gdyby to było Reduxa, to pewnie bym się skusił. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że zanonimizowane JRPG mogą być przydługie, że się tak delikatnie wyrażę. No ale dobra, zobaczmy co nas tutaj w ogóle czeka. Na pewno czeka nas skipowanie dialogu, bo dialogi w mojej kasywanie. Do zwykłego właśnie jest, tyle kojarzę. Bugbear, General Resistance Lightning. Tak, Polaku, dobry kit. Czerwony, o Boże, zombie, naprawdę? To nie do końca coś na czym mi zależało. Ale I guess, że działa. I Varg. Jak działał Varg w sumie? To jest coś takiego. No dobrze. Moje, to jest coś, co mógłbym chcieć rozważyć, jeżeli chodzi o Redux, znaczy do Saint Journey. Cześć, paskowitam. Samun a dog. It's for the Snowman Palatable. Amanita i chyba jakąś broń też znalazłem. Great Axe. Dobry początek. Bardzo dobry początek, bym powiedział. Nie mini bozja na zachitwanego. O Jezu. To brzmi absolutnie paskudnie. Dobra, nie mam żadnej niebieskiej duszy. Na razie mamy trzy czerwone i mamy jedną żółtą. Ten pies nie wygląda jak coś, czego chcę używać, więc chyba będę do wargi. Znaczy podejrzewam, że większość tego, co będę robił, to będzie właśnie to. Bo nie widzę za bardzo innych opcji. To coś jeszcze jest. O mój Boże. To jest... Doppelganger tylko. Znośne. Łap, to brało. Ciekawe czy... właśnie, bo nie mówiłem co było randomizowane. Już na moment to. Bo mam jeszcze odpalone jak tako, więc mogę podać co było randomizowane. Nie zmieniałem dużo więcej względem tego, względem... jak się nazywa? Względem Eklezji. Cześć, świeteczkowie, witam. Więc po kolei to mam przedmioty, umiejętności, dusze z bossów, to jaki bullet sobie zmagany do przebijania ścian, to gdzie są przeciwnicy jacy, gdzie to jacy bossowie, to kto dropi, szanse na dropy, to jak działają przedmioty zużywalne, to co można kupić w sklepach. Ustawiłem, żeby glitche nie były wymagane do przejścia. Nie umiem glitche w kasywaniach, więc wolnie ryzykować sytuacji, że po prostu gra będzie do przejścia. Pozdrawiam mojego czarnego kuzyna z diapi. Pozdrawiam czarnego skórego kuzyna z diapi. Co tam jeszcze? Zaktualizowane opisy przedmiotów. Mam blokowane wszystkie tryby. Gdybym chciał jakiś inny tryb grać potencjalnie? Przy czym na razie ten randomizer jest na zasadzie, że chcę go przejść samą. Jeżeli będzie jakiś fajnie skonstruowany, to pomyślę nad Julius Modem czy czymś. Mam pokazywanie zniszczalnych ścian, takie jak Ecclesi. Z rzeczy czysto Dawn of Sorrow mam to, że lag rzeczywiście działa, czyli zwiększa szansę na dropa. Wyłączyłem wszystkie rzeczy związane z ekranem dodatkowym, czyli nie trzeba rysować Siri, nie trzeba wpisywać własnego imienia, nie trzeba niszczyć dotykowym ekranem lodowych bloczków. Można to robić bronią. Nie trzeba rysować Siri, żeby otwierać drzwi. Usunąłem te maszyny, które wymagają odpowiedniego złota, żeby coś tam zrobiły.
Zamieniłem ostatniego bossa na Soma Dracula i jest odrobinę zmieniona minimapa, żeby wyglądała bardziej jak na Deklezji, a nie jak ta oryginalna daną salą. Nie na ile to ostatnie jest zauważalne, ale wydaje mi się, że głównie po drzwiach to widać bardziej niż cokolwiek innego. No, także zmiany takie w miarę konserwatywne bym powiedział, bo nie wiem, wydaje mi się przynajmniej, że nie zrobiłem nic, co jest jakieś bardzo ogromne. Też mimo wszystko chciałbym, żeby to było do przejścia. W miarę rozsądnie, bez kompletnego udupienia się. Tu jest mapa 1, którą już mieliśmy też tu. Nie dziwię się, że i mapa tej będzie... Jep, o, znaczy to jest 7 many. Nie, taperze mi nic nie dają na razie. To jest bosidło pierwsze. Ciekawe co jest tym pierwszym bosidłem. Helmet daje dużo obrony, nie pogardzę. Tak samo jak z egzomem. Zwłaszcza, że jest to przed botem. Pieniądze na dzień. A, right. To był ten specjalny atak. Przed tym zastanawiałem się, tutaj właśnie zrobiłem. Zapomniałem, że miał sobie to też miało. Na ladońka. Suma. Czym ty jesteś? A. Totalnie Edgy Katana, rozumiem. Wydaje mi się, że to pod będzie lepszy, przez to, że jest. Że ma większy zasięg generalnie. Jeżeli będę potrzebował, że jeszcze szybszego, to zmienię z powrotem na tamtą katanę, ale. No dobrze, to mnie czeka na początek. Śmierć? No dobrze. Skłamałbym twierdząc, że jestem zadowolony. Ale chyba bossowie są przeskalowani, z tego co widzę. Bo śmieć schodzi dużo szybciej. Znaczy inaczej, wydaje mi się, że to jakie bossa tapie nie wpływa na to, jakie on ma statę. O, w ten sposób. I całe kurwa szczęście. Dobrze, krótki miecz. Nie odsuwałem statystyk przedmiotów, więc jeżeli znajdę jakąś broń z early game'u, to ona wciąż będzie bronią z early game'u. Misiek, czym jest misiek? Zobaczmy. Misiek jest z ekwipunkiem? Tak. A! Nawet nie wiedziałem, że to jest broń. Dobrze wiedzieć. Gejborg. To może być do odważenia. Potencjalnie. Jeszcze jakaś dłuższa Meduza Head. Czy Meduza Head? A więc tak, łaku. Nie jest to nic złego, I guess, ale... Czy podniosę się jakąś zbroję? Już patrzę, już patrzę. Aquarius. O, że coś tak nie doda, bo przy okazji daje odporność na żywioły. To jest pasek. Daje mi sporo ataku. Bardzo dużo ataku, bym powiedział. Ogólnie też tam tak nie dobrze, jeżeli chodzi o znajdźki, bym powiedział. Jakby jeszcze jakoś fajniejszą duchę, zwłaszcza ataku, która mi pozwala atakować pionie znaleźć, to już byłbym szczęśliwy. Syntezy nie losowałem, więc raczej nie ma się tej, czego spodziewać. Mogłem, ale nie zdecydowałem się. Zresztą biorąc pod uwagę, że znajdziemy losowe przedmioty, to podejrzewam, że losowanie syntezy też niewiele by mi zmieniło. Bo i tak bym nie znajdował rzeczy potrzebnych. Tu mamy sklep. Co jest w sklepie? Super spotki, za bardzo dużo. Miecho, niwecze klątwę, dużo HP, dużo many, też niwecze klątwę. Mistletoe, wielki miecz, tu Grandal. Nie jesteśmy. Mogę sobie pistolet kupić? O, to sobie też mogę kupić. Czy u niego można było sprzedawać rzeczy? Tak, doskonale. No dobrze, chyba wiemy dokąd to zmierza.
Jak dobrze zacząć, Jan? Nie powiem, Jan został zaczęty bardzo dobrze. Jedyne, czego mi brakuje do szczęścia, to chyba ta pantera. Nowy type poison. Nice. Dali ten pieśń. A mnie ten pieśń normalnie dużo kosztuje. Albo dużo kosztuje, albo on jest do pełnienia dwojga. To jest chyba znowu Aquarius, jeżeli dobrze mi się wydaje. Nie, to jest Dusta Corps. Dusta Corps jest odrobinę lepsze filtrycznie, ale się nie opłaca. Gra będzie, powinna być przez dłuższy czas. Jedyne co mnie pewnie będzie ograniczać to jakieś mobilnościowe rzeczy. Tego się spodziewam. Bad Familiar. Bo tak to naprawdę nie widzę, co bym miał teraz blokować gdziekolwiek, jeżeli chodzi o przeciwników. Okej, okay, czyli nie będziemy spowalniali przez piasek. Tutaj mamy Zasnakus i jakąś duszę. O, święty Boże. Tak, a mi chyba coś sugeruje. Mówi się, że kończymy dzisiaj tego. To jest dosłownie tak popsuty dan, jak tylko może być. Jedyne, czego im brakuje, to jakiegoś, nie wiem, latania jeszcze dosłownie. Już nie pamiętam, czy... Nie, był chyba Giant Bat, bo coś ten sensie, jak ty pozwala latać. Czy mi się już miesza? Na pewno mogę tutaj przeskoczyć z panterą. Powiem więcej, bez tej pantery bym był zablokowany w tej chwili. Bo to jest potrzebne albo Flying Armor, albo coś, co mi pozwala double jumpować przynajmniej. I trochę. Taki sobie. Tylko muszę pamiętać, że tutaj ta pantera rzeczywiście zużywa trochę rzeczy. I nie mogę jej od tak po prostu bezmyślnie używać. Czy myśl pewien na górze nagle? Czy ja chcę wiedzieć, czemu jaś nagle na górze pojawiłem? W sumie tak, ale to wymaga wszystkich tych. Wymaga wszystkich serduszek. No to poczekaj, ja mógłbym tam skoczyć? Nie, pewnie nie. To raczej jest za niskie. Kacenka. W sumie tak, to nie pomyślałem, że ona i tak nie przyleci na dół, o tak powiem. Co do tego sztacji, jako mogłoby czysto teoretycznie chodzić za nami dosłownie wszędzie? Nie. To też przestaje. Dobrze, teraz tylko uważaj, żeby nie robić nic głupiego. Halo? Podobno będę miała niższe siebie od... A, bo chyba duszy potrzebuję najpierw, żeby móc to robić, bogę. Nieważne, nie było tematu, zapomniałem o tym danym szczególe. No dobrze, to trzeba będzie najpierw duszę znaleźć, I guess. Dajmy efektu i tak jestem w dość dobrym położeniu, że się tak delikatnie wyrażę. Falcjon. Ten miecz jest z jednej... O, widzicie, teraz mówicie przyjemne rzeczy. Ten miecz jest z jednej strony fajny, z drugiej strony on jednak jest odrobinę wolny. I trzeba o tym pamiętać. Nie pamiętam dokładnie, co dzieje tutaj. O Boże, te ryby rządzają. Chyba na razie spróbuję zobaczyć, co było z tej lewej strony najbardziej. Tu jest Corpse Weed, który średnio mi się przyda raczej. Gdyby chodzić do pierwszego Balman Wave, ja bym się nie obraził, to na pewno.
Kasenka, czy to była kasenka? Whatever. To jest gosidło. To będzie naszym drugim botem. Let's see. Czy ty? O mój Boże. Ała, on to zabije. Dobra. This is fine. Muszę uważać, jak on strzela. O-o. Chyba udało się. Chyba już wychodzi. Yep. Plus? Nie, nie krzywdę. A, jeszcze chowa. Chyba tu jestem bezpieczny? Tak. O-o. Tutaj? Tak. Ten contact damage! I on ma HP! On ma dużo HP. Wspomniałem do śmierci, ma zdecydowanie więcej HP. To na pewno. No dobra, dobra, dobra. I co mi dajesz, przyjacielu? No, double jump. Czyli mówicie, że mam double jumpa i panterę, no dobrze. Jak bardzo właśnie stoi przede mną otworem? Nie, no domyślam się, że nie jest kompletnie otwarte, ale mam praktycznie całą mobilność, jakiej mógłbym chcieć na tym etapie gry. Do tego stopnia, że mógłbym się zastanawiać, czy nie pomijać rzeczy. Ale jednocześnie chciałbym wiedzieć, czy przeciwnicy dają jakieś dobre, niedobre, dusze, niedusze i tak dalej. W lewo najpierw pójdę. Bo chcę sobie przypomnieć, kto tu właściwie jest. A, bo ja zostałem przeklęty. Okej, okej. Dobra, dobra, jaśnia. Moja mana, nie. To był ten zwykły demon chyba. No bo czeka to blepac tutaj. Czy tu coś jest? Nie, tu jest chyba. Hodna, ej, cień manę, czy tam serduszka. Tutaj możesz atakować bez manę. A, to prawda. Gdyby mnie to by mnie kurwi zastrzeli, ja chyba. Ale i to nam jeszcze kina. Już będę pamiętał. Ale niestety znowu będę lekko spowolniony. Czy to nic chodzi między ekranami? Nie, to trzeba jakoś dłużej czekać. A, bo tutaj było to. Jest, zapomniałem. Nie pamiętam, co to było. 3-7. I co robią 3-7, jako że zmniejszało mi szczęście, ale jestem dużo mniej bezpieczny przed atakami, więc chyba się trzyma. Tym razem cię zabiję, żeby mógł biegać. Giloty, nie aż giloty, już był tak mi się no dłużą, z tego pamiętam. Tak sam w sobie. Bo tak, tu w lewo chyba nic nie ma. Moluska. Dużo dusz mi dopiero. Zgaduję, że to przez to, że mam pieśń od tego, ale... I tak, jestem z tego bardziej niż zadowolony. Oj. Z tego nie jestem zadowolony. Z tym nic nie zabiję od tej strony, więc zapraszamy z drugi. Najbardziej czego się boję, to że teraz gdzieś losowo wpadnę na jakiś przeciwnik, jak ten mnie faszytuje. Mój pierwszy World Room. Gdzie ja pominąłem World Room do tej pory, bo wydawało się, że na początku był jakiś World Room tego. Czy World Room był tam w lewym górnym rogu, tam gdzie save point najbardziej po lewej? Bo tak mi się wydaje. I chyba tego ładowania. Dobra, że. Zostawnie. Hardy też więcej coś duszek. Ech.
Ach. Pytanie, ja już mogę tańczyć, czy jeszcze nie? Axe Armor. Okej, czyli na razie tędy po prostu sobie nie przejdę, ale mam double jumpa, więc to przynajmniej mogę wejść. Z tego... A, w ten sposób, okej. Nie podoba mi się to, co widzę. Ooo. To jest niebezpieczny pokój. Edynie, nice. Mam 18 HP, to jest zdecydowanie za mało. Już byłbym martwy bez tego potka, więc cieszę się, że go użyłem. Dobra. Coś ciekawego? Coraz więcej tych interesujących dusz. Nie żebym czuł potrzeby używania dusz w tej chwili, biorąc pod uwagę, że mamy tego. Że mamy miecz balansu i zabawę. A kolejny wall. Czy ja mogę stąd się przenieść do pierwszego? Mogę. Zapisał pod balansu. Masz na myśli duszę czy broń? Bo wiem, że silny topór też był do kupienia u tego. O, dusza, okej. U sklepikarza. Giant Slug. Spróbujmy się cofnąć, zobaczmy jak... Weź stąd się możemy nie cofnąć, jak jest. Jest dead, mate. Dosłownie. Holy Lightning, null. Okej, rozumiem. Kolejny... stąd też nic nie zrobię. Chociaż... to jest kusząca perspektywa. A, kurde. Chodźcie, żeby spróbować. Aaa, kurde. Byłem odrobinę za nisko chyba na to. Spróbuję jeszcze raz, może. A, nie tak. Jeszcze raz jak przejść tak miałem wysoko, to spróbuję. Medupo. Okej, ta baza jest najmniej za wysoka. Ta jest za niska raczej. Nie wiem, prawo. Okej, tutaj możemy otworzyć. No takie po... A może? Hola. Czy to jest wykonalne? Czy mi się wydaje? Chyba nie, bo za nisko się odbijam. Nieważne. Nigdy da. Słucham? Okej. Okay. Hello. To jest za daleko chyba, żeby tak próbować. Zobaczę, czy mam gdzieś dostęp tym double jumpem. Bo wydaje się, że gdzieś powinienem mieć. Przyjmę. To, że mam teraz wrzutnie jakieś tak głupie. O Boże. Normalnie już nie jakieś było chyba na godo za bossa, czy? O, i mogę sobie wejść do tego. Agni, nice. Szybko, nie powiem. O Boże. Holy Flame, null. Okej, rozumiem. No, raczej zgadnęliśmy sobie holy rzecz. Boję się jej trochę używać. Boję się też zapytać, co się stało z Yoko.
bo widziałem, że sobie losowo jakieś dziwne rzeczy odwalała. Dobrze. Czy ja tu mogę wejść na górę? Bardzo ważne pytanie. Wygląda jakby się nie dało, ale jednocześnie jakby się dało. Aha. Chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Kiedy to było? Biorąc pod uwagę, że ustawiłem, że final bossem jest Soma, a nie Menes, to nie wykluczam, że jeszcze dzisiaj przy takim rozłożeniu itemówkę dostaję. Ale dobra. Mogę się chyba stąd przejść na chwilę, po prostu. Bąk. Czekajcie, czy to na górze coś było? To ważne. Dobra. Nie zdążyłem zrobić tego. Kopnia kartą. Okej, to jest kokasa, ale da się, da się. To, że spada tylko z przeciwnikami, którzy akurat zostali elengowani tutaj, a nie normalnie, to inna sprawa. Giant Slug, Gay Bulge. Martwe chłopy, więcej martwych chłopów. Final Sword, czemu Final Sword? Assault taken from final guard, well, na tym mogłem się domyślić, ale chyba nie jest jakiś specjalnie silny w tym momencie. Tutaj nie mam jeszcze chyba tej... jak on miał? Nie paranoid, tylko... jak się ten boss nazywał? Podmastera. Więc na razie sobie jeszcze nie przejdziemy tam dalej. Szkielet, no dobrze. Mogę? Nie, tam na dole się nie dało chyba przejść w prawo, tak? Też mnie to blokowało. Czy mogłem tam przejść? Trochę tak, jednocześnie teraz też biegam w bardzo zbalansowaną do niejako jednorzutnie rakiet, więc... Flying Demon... Kiedy cały zestaw do przywoływania Final Bota? A nie, czekaj, to nie taka, to jest mniej szkoda. Yep. O Boże, ten Flimen. To jest ten straszny Flimen. Au! Au, 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 au. Ten czerwony Flimen jest dość mocno bolą, nie damy komu. Tintly Deadmate'ów. Co jest tam na górze? Konalimen, doskonale. Coś jest? Dobra, przejście dalej. Dobrze, nie czekam, że też daje mi tak więcej, co sobie przewiduję. Red Wolf. Jak daleko mogę pójść w prawo? Nie wstawia. Słynne ostatnie słowa, wiem. Jak znajdę jakiś save point, to będę chciał sprawdzić te dusze, które mają nulopity. Bo w sumie nie wiem, czy one po prostu mają puste opisy i nic nie robią, czy mają puste opisy i coś robią. Okej, to było przynajmniej dziwne. A Holy Flame? Excuse me? A okej, to wiem. To nie jest jakieś specjalnie silne. Mogę tutaj zostawić na wystawie, żeby było, ale... Mówię, na chwilę obecną nie czuję, żebym miał używać jakichkolwiek tych... jakichkolwiek dusz. Głównie dlatego, że wszystko jest... to, co mam za... zwykłe atakowanie zdaje się silniejsze. A
Boże. Lucky. Peter. Au. Zresztą dostawać nie przyjmie dużo obrażeń, mam wrażenie. I bardzo mi się to nie podoba. I tak wiem, że prawdopodobnie ma to jakiś związek z tym, że po prostu się jedzie na pliczniku zamiast ich unikać. I że można to ująć bardzo łatwo jako skill issue. I co więcej, nie będę się z tym kłócił. Co to było? To zdecydowanie jest słabsze niż to, co mam obecnie, więc nie planuję używać. Jedna rzecz, która zawsze mnie zaprzeża, jeżeli chodzi o ten domain, to że przeciwnik mi tylko potrafi stwierdzić, że no dobrze, to teraz jestem kompletnie... Au! Zostanę strainowany. Zapomniałem, że to tu jest. No dobrze. Na szczęście nie to ponad jakoś bardzo daleko. To jest jedna rzecz, która mnie cieszy. I zastanawiam się powoli, czy wolę biegać tu wyrzutnią, czy z mieczem. Bo jednak zasięg miecza jest zauważalnie większy. Gdzie on jest? Claim Opalis. W sensie zasięg pionowy jest większy, to miałem na myśli. Renie. A zasięg pionowy potrafi mi zrobić tutaj sporo różnicę. Hello. Co tu mamy? Spaghetti. W ogóle mam wrażenie, że mało póki co widziałem jakichś tych ścian zniszczalnych. I już nie pamiętam, czy to po prostu Pagata działa, czy Kilia był. Czy akurat zwiedzam idealnie nie te miejsca, gdzie coś może być. Znaczy nie jest przydatne, ale tu nie przejdziemy, bo marionetki. Czym ty jesteś tam, zastanawia? Ale zasuwa. Ale zasuwa. Fajny humanoid. Doskonale. Dobra, ale tu nie przejdziemy dalej. Ten flanki manoid byłby spoko, ze mnie też mam panterek i nie mam zamiaru jej zajmować przez najbliższe 100 lat pewnie. A to jest właśnie uwaga. Boję się, ale zobaczmy. O, Zephyr. Coś to za Waldo. Ja też wtedy tak się zacząłem zastanawiać, bo zapomniałem kompletnie, że to jest rzeczą. Dobra. Ops. Aj. Błąd został popełniony. Zapominam, że on ma tego pseudo Sound Countera. O, cholera. Złapał mnie w środku ataku. Łeknę sobie przedmiot leczący. Nice. Doskonale. Ja już nie miałem antkory, czy miałem jakąś inną duszę, która daje ten ogonek?
kolejne mięso i kolejny buff. O, Dario. Wydaje mi się, że Pantera dość mocno będzie mi te łatwe ułatwiać, jeżeli nie będę robił niemądrych rzeczy. Tak jak to. O. Rada. Aż ten buff jest wolny, jedno. Ale ale tego pamiętam, był takim w porządku duszą. Zwłaszcza jeżeli miało się go więcej, biorąc pod uwagę, że dostanę go z bossa, to może być z tym problem pewnie. Tam w prawym górnym, gdzie obecnie mam teoretycznie przejście, była wymagana ta marionetka żadusza, więc tam nie przejdę efektywnie. Więc moją opcją głównie jest chyba przejście w prawo albo cofnięcie. Się spróbujmy jeszcze w prawo, może tym razem trochę bezpiecznie albo coś. Homunculus. Quaker Skeleton. Quaker Skeleton podejrzewam za mnie trochę. Trochę późno grobi przeciwnicy. Niezaprzeczalnie. To trzeba przejść z drugiej strony, więc trochę bez sensu, że bijemy tego demona, I guess. Au. Au. Muszę uważać na hapeki tym razem. To sensor, nice. Cześć Marcin, witam. Tak, tak nie był zamknięty silny. Nie. Muszę się wyleczyć, bo umrę. Na szczęście mam dużo puddingów. Puddy. A bo z tych medów zdobył puddingi, to wiele wyjaśnia. Dlaczego ich tyle mam? Ale też tego niczego nie mam. Mogę sobie pofarmić, to prawda. Nie wiem, czy chcę, ale mogę. Jeżeli by mi jakoś bardzo zależało. Dobra, co tu było? To była ta zbroja, jaką twój niewidzialny przeciwnik. Kocham niewidzialnych przeciwników w mojej kasowanie. Teraz jedyne, czego chcę, to nie wywiedzieć na koltach takich ostatnio. Boarding. Hello. A tutaj i tak nic nie zrobię. Mogę co najwyżej na dół spaść. Nie pamiętam, czy tu po lewej czegoś nie było. Nie, bo to Batko Brama tam nie pokoje. Tu jest to cholerstwo skrótami, więc tym razem będę mam ten projekt nie do VP. Może nie umrę od Kektola. Wiesz, te walki jest dojebanie wielkim mieczem. Czekaj. Mam Ery? Nie, ale nie jestem pewien, czy to... Nie, to nie to, zdecydowanie to. Możliwe, że to była ta aria. Ej. Ale też głowy sobie ucieńca to nie dam. Bo nie będę komował w arii, to już naprawdę grałem szmat czas temu. To jest marionetkarz. W naszej części wracam jakoś do Downsoul niż do Ari. Sięgam. Moment, w którym gracz dostaje Panterę, jest momentem, w którym gracz przestaje unikać się rzeczy, jeżeli ten gracz nie jestem ja. Bo po to, skoro można speedrun.
To był Waltham. Walthama nie potrzebuję. O Boże. Umarłbym od tego hita. Zdecydowanie bym umarł od tego hita. Albo raczej od 15 hitów. Czy mogę? Chyba nie mogę. Czemu? Lecz ja zmieniłem duszę, prawda? Oczywiście, że zmieniłem duszę. Tym zmieniłem duszę. Okej. Okay. Ładę się uratowałem. Ta ja się waliłem, często tutaj przypadkiem duszę zmieniłem. Dobra, czyli tutaj w prawo już dalej nie pójdę, ani na górze, ani na prawej na środku. Na dole jest blokada z drzwi za duszę. Więc muszę wrócić do przedniej lokacji. I myśleć, co tutaj mogę wykombinować. A mi nie będę komu tutaj też dość dużo nie wyjdzie, więc pewnie coś się znajdzie. Mogę zobaczyć, co jest na dole chociażby. Tutaj na dole, albo tu... Zobacz najpierw, co tutaj jest na dole. Dusza. Czerwona dusza, batwem. Gdzie jest tutaj? Gdzie jest? No dobrze. Jako już czerwonych dusz tak nie używam. To chyba wiecie, dokąd to zmierza. Jedyne, co mi teraz podtrzymuje, to dosłownie jakieś przedmioty kultowe, albo takie blokady, których nie zrobię normalnie. Czy to nie jest cutscenka na game'owe? Czy ja mylę rzeczy? Znaczy na bad ending, nie na game'owe. Źle się wyraziłem. Wrócę na wszelki wypadek tam do save pointu i zapiszę najpierw. Tak, właśnie kojarzę, że tutaj trzeba mieć te ignominy i... Nie jestem pewien, czy to jest tak, że ja mogę dojść w walkę, jak tam jest teraz i nie zajęcie sobie tego bad endingu. Zaraz zobaczymy. Aczkolwiek nie zaszkodzi sprawdzić. Dużo pasków. Co to w ogóle jest? Jest kascenka ewidentnie. Tutaj nie mogę skipnąć. Dajcie mi skipnąć kascenkę! Mina nie! No dobrze, gra skończona. Szybko nie powiem. Czy ten boss jest tutaj dlatego, że ja pokonałem Daria? Takie zapytanie? Znaczy, boss gate, o to mi chodzi. Że nie jest sam boss, tylko ten, taka cenka. Wydaje mi się, że ona nie jest z samego początku. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo nie pamiętam w tej chwili aż tak dobrze. Dobra, tutaj nie przejdę z tego co widzę, więc nie będę próbował. Tam jest bosidło, więc też nie będę próbował. Znaczy, będę mówił, że tam jest boss, bo tam jest boss, okay. I nie dam się wyprowadzić z tego. Nie no i tak rzecz, która mnie najbardziej cieszy, jeżeli chodzi o ten run, to chyba fakt, że w tym runie przynajmniej mam double jumpa wcześniej niż na koniec gry. Czy ja? Nie. Co mnie powstrzymuje? Tak jest. Nie
rzecz lokalna, powiadacie? Mówcie mi jeszcze takie rzeczy ładne. Ale health mieszkanie nie jest aż tak silny, jakbym chciał. A seal się później dostaje. Okej, okay, a ja mam wyłączone to, że seale są konieczne. Więc to pewnie dlatego. To bardzo dużo wyjaśnia. Co jest za to bosidło? Takie zwyczajne bosidło. O, Lester. Znaczy teraz zobaczymy, jak bardzo zwyczajne. O kurwa, o Boże, o kurwa. O Boże, o kurwa, o nie. ILE?! Ja przepraszam, ale ile? Co to było za to za uczenie? Niestety jest to zdecydowanie jeden z botów historii botów kastywaniowych. Przemak, człowiek sensowny. Sposób, żeby go szybciej bić. A i trochę madę broń, a jest dużo bardziej szybciej. W ogóle wydawało mi się, że w tym miejscu, gdzie ja kucałem, jest safe spot. A no chyba tu jest też. Yep. Trzeba bardzo blisko niego kucnąć, żeby tego uniknąć. O Boże, dzięki Bogu, że to glass cannon. Jednego sprawdzałem, ile bije i on zadawał po jakieś 40. Szybko poszło. No właśnie, wydaje mi się, że ten boss po prostu jest na zasadzie, że on bije zdecydowanie za dużo, ale też sam nie ma dużo HP. Mati mam znowu. Ale da umę. Trudny boss. Powiem tak, normalnie to jest jeden z trudniejszych bossów w tej grze IMO. Zwłaszcza, że ma... dwie fazy. No dobrze. Rozumiem. To możemy wejść. Tylko coś tu jest? Czy to Folly Ring? Nie, Rare Ring. A co robi Rare Ring? Stara, że rzadkie przedmioty części dopią. Ale chyba wolę od pieśni od duszy, aniżeli od tych. Od przedmiotów. Tutaj jest normalnie Alucard. O, ma tutaj dwa miny. Teraz też nie mogę się wrócić w tej chwili. Do tamtej kastelki. Jeżeli by mi jakoś bardzo zależało. Jak szybko da się skończyć kastowanie Dawn of Sorrow? Let's find out. A no, majzery potem wziąłem czasami są naprawdę zabawne. A i tutaj nie przejdę, więc pewnie musiałbym dookoła iść. Znaczy, i tak na razie co i pozbieram trochę, bo aż tak nie lubię rushować przed grę, jeżeli chodzi o pomijanie lokacji. O Boże. To powinien przejść normalnie najpierw. Tutaj i tu do góry. Co tu jest normalnie? Poza wiedźmami. Co kubek wydaje mi hamburgera? Jest to jakaś opcja. Co tutaj normalnie jest bossem? Puppet Meister?
Tak normalnie, normalnie. No, to jeśli ma kieszeni gify. To co możemy do góry polecieć? Nie przejmujemy się tym, że jestem tutaj. Tak? Ej, kurwa, przecież ja mogę... nie tylko, że używę teraz tego. Zapomniałem, że ja teraz mogę używać nietoperza zamiast... O Boże, ja tego nie zniszczę, co? A z ciekawości, klikanie też nic nie daje. Zresztą widzę, że raczej nie będzie tego warte. Dodam sobie jakieś dwa nagie miecze. Zapomniałem, że ja teraz mogę po prostu kompletnie olewać te ciasne dziewczynki nietoperzem. Nie jestem przyzwyczajony do robienia tego w ten sposób, okej? Okay? To nie wydaje mi się logiczne. Co do tego? O, hip. Okej. No dobrze. W przeciwieństwie do tego, do Eklezji, tutaj mam wrażenie, że Gami daje wszystkie narzędzia tak szybko, jak to tylko możliwe. Podejmujmy w lewo najpierw. No dobrze! Jeszcze chcecie mi powiedzieć, że one to często dopią? Oh god. Oh god. To jedno z najbardziej popsutych randomizerów, jakie grałem. Ja to mam maksowane? 9, tak. Okej. Okay. Mam też ewidentnie mało HP, ale o tym się nie mówi. Wierzę, że relatywnie niedaleko stąd będzie save point, w którym będę mógł się wyleczyć. Zacofnę swoje słowa. Zwłaszcza jak widzę tego demona tam. Dużo dostaję. Pudding. Cross 0. Czy to jest po prostu sub weapon? Cross. Nie zdziwię się, jeżeli tak. Tomahawk. Albo dopiero, albo nie dopiero. To my tak. Nie no, bardziej kwestia, że poprzedni run Vectrezii na przykład miałem taki, że bardzo długo musiałem czekać na część mobilnościowych rzeczy, które się dostaje zazwyczaj bardzo szybko. Bo double jump był dosłownie ostatnią rzeczą, którą znalazłem, że... o, tak już to. Hello. Testuję to. Masz rację. Powinien się to służyć do pory i się nie pierdolić. A wiesz co, zrobimy to jeszcze lepiej. Hello. Czyż nie wdajesz tyle? On the other hand. Tylko setkę. Ops, to był błąd. Jak to zadziała? Czy on to może? On tego chyba nie może. No dobrze, dajmy mu coś, co jeszcze może wziąć. Albo nie damy, I guess. Nie powiem, błędy mogły zostać popełnione. Cię proszę wyczerpać tej manę od dalej. Akurat ze wszystkich bossów na niego to Full Balance jest chyba najgorszą rzeczą, którą mogę zrobić. Wiecie co, czekajcie.
Gdzie to jest? Nie, to... Czekajcie. Nie, to jest to, co zwykły ten fragera. Gdzie to jest? O, da to lepiej. No dobrze. Wracajmy do normalnego miesza. Gdzie on jest? Klejm opalnis. Platform. I teraz się zastanawiam, bo tak jak było mówione, mogę rzeczywiście sobie przelatywać przez te ciasne przejścia i może to jest play. Tutaj lepiego macie? Jorik. Jorik Mary? Au. To było odrobinę niefartowne. Co dobrego? Nie, mimik. O tak. Wydaje mi się. Wiesz co? Panzer Faust ma ten problem, że ma praktycznie zasięg czysto poziomy i jeżeli chce atakować jakkolwiek pionowo, to on się do tego nie nadaje. Tu nie przejdziemy, bo jest blokada. O Boże, jestem przeklęty. Dosłownie. Everything, everything, bo chyba silniejsze odbroń niż ta co nasza. Zdecydowanie. Nie no, wiesz, ja nie mówię absolutnie, że RPG jest zły, tylko w większości wypadków Claim Solace jest lepsze. Dobra. Pytanie na dziś, co robimy? To też nie mogę. Czy ja mogę? Nie, bo mogę spróbować pójść tutaj z panem miny tamtego miejsca. Gambliło się tak. Wiesz co, ja tak pół żartem powiem, że zanim zagambliło się, to muszę coś zrobić tego. Pendrive'a z instalku systemu. Wtedy mogę grać w Ligusie. Ale tutaj była blokada z tego, to była nie ten, a nie ta do przelecenia z perzem. Ostatni patch przed Vanguard, ten śmieszny anti-cheat-riotowy, o którym były bardzo długie dyskursy wszelkiej maści. W tym ja też mi chodzi na odlopkę zresztą. I słyszałem, że niektórym ludziom dosłownie komputery przestawały działać, jak go zainstalowali. O, mogę się jeszcze poza to, nice. Więc na wszelki wypadek, jakby coś miało dziwnego się stać, to wolę mieć przynajmniej instalkę na jakimś pendrive'ie. Jakby nie zakładam, że coś złego się stanie, ale przez rany zawsze ubezpieczone. Talizman miny to jest... O nie, to tak naprawdę był... Dmitri przez ten cały czas. Mówię, ja też zakładam, że Ligusia będzie mi działać, ale wolałem sobie dzisiaj nawet skoczyć po pendrive'a kupić, zwłaszcza, że nie miałem żadnego. Na szkole nie zaszkodzi go mieć tak choćby na głupi wszelki wypadek. Dobrze, co teraz?
Mam wrażenie, że jest tak dużo mapy, która stoi przede mną odpadem, a jednocześnie, że nie do końca i to jest takie system troszeczkę trochę. Jakby jednocześnie mógł i nie mógł iść dalej. Co mnie... Zastanawiam się to, gdzie mnie blokuje w tej chwili, bo... Mam wrażenie, że w danym miejscu powinienem zrobić takie notatki, że w danym miejscu na mapie mam taką czy inną blokadę. Bo czasami mam takie miejsca, że widzę, że mnie tam jeszcze nie było, ale nie pamiętam dlaczego. Na przykład to po prawej, które mamy, że czemu tam nie przyszedłem dalej. Idę wprawić właśnie. Jasne, mogę mówić, że z Panterą to nie jest jakoś tutaj niedaleko, ale tutaj chyba tak, tutaj był przeciwnik, tutaj nie przejdę. Mogę przejść górą za to w tej chwili już. W sensie tam na górze po prawej stronie. No Boże, kurwa. Ale to wciąż nie będę miał nie to pada ewidentnie. Przez chwilę przynajmniej. Ach. Bo zastanawiam się w sumie, ile rzeczy ja muszę mieć, żeby przejść. Zwłaszcza jeżeli mam menet włączonego. Ale zobaczymy. W sumie też trochę się dziwię, że bossowi nie mają swoich własnych statystyk, takie jak ci, którymi by się normalnie walczyło. Wiem, że to jest coś dobrego dla gracza, ale myślałem, że jeżeli na początku spotkamy gameowego bossa, to że on wciąż będzie bardzo nowy. A jednocześnie taki Gergo to stwierdził, że ej, słuchaj, będę cię prawie że nie killował. Czym jesteś? A jeden. Mogę być nieśmiertelny? Doskonale. I zostaw mnie! Może być ukrywiony. Trochę tak. Nie wiem, czy kojarzysz, jak działa Iron Golem w tych... w gębowych, znaczy w gębowych, w sodołach. Jak mam Iron Golema, to możemy iść na endgame, tak? To chciałeś powiedzieć? Zastanawiam się, czy gdzieś Kajos Link leży. O, mogę sobie chyba przejść się tutaj. Nice. Udało mi się ten nie obezwać, o dziwo. Jest Condemned Tower. Z Condemned Tower się szło do tego? Dobrze. A, cóż to? No dobrze. To skoro już mamy cały zestaw rzeczy balansu. Nie, dobra. Valmon Way nie zdaje aż tyle. Musiałbym mieć chyba wyższy poziom, żeby Valmon Way były aż tak OP. Więc chyba na razie wrócę do Flame Opalita. Wiem, że mógłbym iść do endgame'u, ale chcę przynajmniej tego. A właśnie, przecież ja to mam. To fajno, w ogrywkę. Czy to jest Iron Golem, czy mi się wydaje? Dobrze. Nie, to nie jest Iron Golem. Tu nic więcej nie ma. Czyli tutaj chyba tylko normalnie jakiś Discard może był czytać. Hello. To gdzie teraz idę normalnie był najlepszy boss history gamingu, czyli Gergo, teraz raczej nie będzie nam danego spotkać. Chyba, że oczywiście inni bossowie mogą się powtarzać, mam szczerą nadzieję, że nie. Raczej też mi się tak wydaje, ale jednocześnie cholera i wie. To jest przejście do innej lokacji, tylko... Nie znaleźć, to pasuje.
To pewnie jest saving. No Boże, nie chciałem tego robić. Co mnie tu czeka? O, giant bat. Duży trochę. Zastanawiam się, czy to jest ten moment, w którym używam jednak Giant Hacksa. Znaczy Great Hacksa. Nie, wiesz tyle. Ja umrę na tym właśnie w takim tempie. Jak się nie będę leczył. Great Hacks, trochę tak. Momentalnie się zastanawiam, jak ja mam tego unikać bez tej, bez Pantery. O Boże. Dają malem przez... Czy ja mogę właśnie wypić kawę i się zabić? To brzmi zbyt prawdziwie. A, chyba trzeba go... Nie trzeba go bejcić. A, to jest ten atak. Energię to lepsze. Mój organizm wiedzie inaczej. Nie pamiętam, że ten niedopór był normalnie aż tak trudny. Wiem, te, które leczą. Oj, tak. Konami Man, odnów mi HP plus. Teraz? Hipos będę wszystkiego, co leczą u mnie. A ten boss wciąż nie padnie. Pytanie. Gdzie on jest? Nie to, tylko to. Okej, to chyba działa lepiej. Na tego bossa Valman Way może być lepsze, akurat. Siedem HP, by the way. Nie pij kawy, bo umrzesz. Nie jedz gazety, bo umrzesz. Muszę chyba... zerzeć zadzewiałą puchę. Jezu, ile ten boss ma HP? Teraz już nie pamiętam, czy ten boss po prostu normalnie ma dwa większe ładne i dlatego mi tak źle idzie. Że on po prostu jest zbyt ciasne jadanie dla swojej walki? No mi się zdarzało jeść jakieś tam skarbki papieru, ale... dobra... Właśnie też mi się wydaje, że normalnie mam więcej miejsca. Jezu, wiecie. Dobra, paskudny, no nie topasz. Mam też wrażenie, że mogę wziąć te 1 minute i dołożyć coś, to jest zauważalnie lepsze. Na przykład Solitaring? Mogę już chyba Magingier dołożyć. Dobra. Czy tutaj coś było? Była gazetka i Wardzone tylko. O Boże, i teraz przecież ten... Teraz przecież... Gra się zachowuje, jakby ten normalnie był Gergot. Right. Zapomniałem o tym szczególe. No co, idziemy grę kończyć, I guess. W
Pamiętaj, mając mniej niż 50% tego. Ma to odkrywać w takim tempie. Nie przeszkadza mi to absolutnie, ale wygląda z nami śmiesznie. Ale to był silniejszy demon. Trochę silniejszy. Tak tylko za ping. Boże, Iron Golem. To usadziło Iron Golem. Jedu. Ja nie mam tym odkleczących, przypominam. Więc fajnie było się nie wyjebać żadnego big bossu. Czy tam coś jest? Nie, jest tylko... wąż. Jorik. Tu jest Falkiria. Tu są bóle, czyli tak tamtędy muszę iść. Spróbujmy tak na... o, jedu. To było spółki. No i więcej nie ma. Pa, 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 da. Oj, ujedł. To było taktyczne abortowanie natychmiast. Tak szybko jak się dało. Nie wiem, spojrzałem, ale absolutnie nie podoba mi się. Czasem zapominam. O, bo ostatnio to grasz tylko w... oj, tam wszystko się zachowuje tak samo. Nie, dobra. Siedem. Szkoda, coś jest? Fucking odleca Swerwolf co najwyżej. O Boże. O Boże! Monka jest. Ups, to było... ja nie depsowałem po włosie, by the way. Bo... podłoga mi się zapadła. Czy to oznacza, że... a nie, czekaj, ja zapisywałem, bo właśnie zapisywałem tutaj. Wróć. To przynajmniej tyle dobrze. Mogę trochę obrażeń uniknąć na pewno. Jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj nie było nic godnego uwagi, jeżeli chodzi o te... o... znajdźki, więc mogę po prostu przebiegać tak, jak najszybciej się przebiega na sam dół. To jest faktycznie tak, że tam, gdzie się da na środek, to... przechodzimy środkiem. Taka była droga przez tę wspaniałą lokację. Tędy, tu tak, au. Tutaj na dół. Tutaj jeszcze mnie nie było. Więc tutaj mogę zobaczyć, co jest. Zostanie jeszcze jedna rzecz, bo tutaj się da w lewo iść. Jest masz HP. Robię to. Uspokój się. A, to jest Warpoint, dobra. Czy to do... Boże święty, jestem imbetylem! No fajnie. Nie ma szybkiego biegania. Kończyło się szybkie bieganko. To jest... coś większego niż zwykłe UNE, ale... o, jest sejwik i to normalnie była śmierć, jeżeli dobrze pamiętam. To co, flying armor? O, jeszcze lepiej. Hello. O jadu, on będzie dużo zdawał. Bo jesteśmy w późnym momencie gry. Więc on będzie... o, źle stoję, jestem idiotą, nie mogę stać się jak on to robi. Muszę tutaj. Kusi. Dobrze, mogę go atakować jak on to robi. On tak zrobi, tutaj powinien dodżować. Muszę... dawaj! O, dobra, dodżyłem. W prawo. W prawo. Dzięki Bogu za Pantera. Dodź! Chyba. Powinienem wskoczyć. Dobra. Pamiętam już więcej jak się z nim walczy, więc to jest fajne. Wszystko jest git. Wszystko jest git. Ja już wszystko pamiętam.
Zdaję sobie sprawę, że mam sporą część gier jeszcze niewiedzoną, ale... Nie wydaje mi się, że rzeczy, które mógłbym potencjalnie znaleźć, by mi jakoś specjalnie dużo dały, szczerze mówiąc, w tym momencie. Mogę tutaj zajrzeć, czy jest coś, co mi pomaga bardziej niż Bugbear. Nowy Sonic Racecon? Nie wydaje mi się. Nie, nie ma nic bardzo potrzebnego w tej chwili, co by mi pomagało. Dobra, już pamiętam mniej więcej, jak wygląda jego ataki, więc... Będzie okej. Okay. Powiedziałem, że pamiętam. Nie poznałem jakiegoś przekątnego powodu. Nie, przynajmniej na czerwono założyć gilotynę. Nie, za pewno, że... A to poczytałem, czy Great Pack Armor nie da jakoś pisanie dużo. Hop, hop. Prawo. 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 On nie ma skomplikowanego patternu, jak się go zapamięta. Bo on ma jakieś trzy ruchy na krzyż. Zwłaszcza, że on nie ma contact damage poza swoją piątką. I to tylko jak atakuje, więc możemy praktycznie bardzo bezpiecznie go bić. Tak długo jak pamiętamy oczywiste rzeczy. Jak już mówiłem, łatwo. Holy water. A, to jest ta święta woda. God damn it. Myślałem, że może jak teraz skasowanie 3. Święta woda skasowanie 3 była w TP. No dobra. No to co? Abyss. Ile bossów było w Abyss? Tylko Abaddon czy ktoś jeszcze? Myślę, że tylko Abaddon. No i Final Boss, tak, ale Final Boss generalnie nie idę. Tylko Abaddon, doskonale, to teraz tylko jakoś przebrnąć przez otło. O, jedno. Ogień dużo daje. Mimik. Tak, a propos tego, co sobie tutaj leży, to? A? O, nie mi daje dużo. Muszę na ogień też mocno uważać, żeby się... Nie wiedziałeś, bo póki to mam wrażenie, że tylko ogień mi zdaje jakiś ten sam damage. Czy tak jest w istocie, to nie jestem pewien. Zobaczymy. Student Rachel, tak, możemy małe kocie dziewczynki przywoływać doskonale. Ots. Czy jest coś na górze albo na dole? Znaczy na razie bezpiecznie na dół. Znaczy na górę. Czy ja mogę to zrobić bez tego? Mogę. Zastanawiałem się, czy potrzebuję do tego latania albo hipogryfa. Kaj w stole, jebać kaj w stole. Potek, potek się przyda, bo nie mieliśmy zbyt bardzo leczonka. Co dobrego? Bajka, ale mamy wówczas. Ich można przeskoczyć. To słodko wjedźmy, więc łatwiutko. Jakiś demon, który nawet nie zdąży się pewnie zespawnować. O, epiczne. Nice. Nie wiem, czy to jakoś teraz nie jest Abaddon.
chyba tutaj. I wtedy tutaj byłby save point. Yep. Czy to będzie Abaddon, czy to będzie coś innego, to jest pytanie. Jak Abaddon, to jestem w ciemnej dupie. Okej, okay, okej. Harassment łamane na Malfat może być. Powiedziałem, że może być. Nie, nie próbuj mnie wypowiadać błędu. Okej, okay, próbuję nie wypowiadać błędu. O mój święty Boże. Ja się nie jestem w tej walce. Jeżeli umrę, to jestem zbyt chujowy w tej i po prostu umrę. Ciekawie atakuje. No dobrze. Ten miecz powoli zaczyna mi się być odrobinę za wolny w życiu, mam wrażenie. I zastanawiam się, czy zagraniem na to nie jest wzięcie Valmonwaya po prostu. Zobaczymy, jak się sprawdzi Valmonway w tej walce. Miałem gigantyczną potrzebę grania w Elden Ringa. Ile grałeś w Elden Ringa? A to nie trwało długo. Ja słuchaj, jak też to na wojsko wpadaj. Może jeszcze się dołapisz na fragment gry. Pójdę pisać teraz. Jedno nie wyprzedza drugiego. Gra nie jest przyzwyczajona, że bot może przeżyć tyle, więc musiał aż przystanąć na chwilę. Panie, śmiesz na początku, gdy miałem 200 HP. Wydaje mi się, że to jest tak, że bossowie zachowują plus minus swoje staty jak na etap, który mieli, ale losuje to, jakiego bossa trafię. Aczkolwiek trafienie Gergota jakiś, nie wiem, wiele okazji może wcześniej niż powinien być, to bił mnie po 200 jak miałem 300 HP. Ale to Gergot, więc się nie liczy, I guess. Chwilę do... O, nullify curses. Biorąc pod uwagę, że to jest moja główna, żeby nie żyć, wręcz jedyna słabość. Mogę przysięgam, bo akurat się nie było, tak ja tak nie memuję, jeżeli chodzi o przedmioty zrandomizowane. Panterę dostałem bardzo szybko. Miecz balansu i zabawy, duży miecz balansu i zabawy, o Boże, był do kupienia za 300 u Hammera. Tak, claim to it. A to? A propos, wezmę sobie skoczę, zobaczę, czy on tam coś jeszcze ma ciekawego. Tylko on był na dole. I wiem, że Hammer jest na dole po prawej, żeby nie było pamiętam. Jada. Do dobrego masz potki zdecydowanie za dużo. Ogólnie wszystko co bym chciał to ma trochę za drogie. Colored Ball, Grace, Durandal, Claymore Party, 6DD.
Mogę mieć dwa klęb opalisy. Złoty topór. A tak, to jest jeden, jest też za stówę. To by nie było. Głupie pytanie. Czy ja jest na tyle głupia? Nie, ja nie jest na tyle głupia. Już myślałem, że może jest na tyle głupia, że zapamiętuje tylko cenę kupna, nie sprzedaży. No dobra. Jak nie ma nic ciekawego, to mi dupa, I guess. A mi wiem, że ciężko jest, żeby w tej chwili miał cokolwiek ciekawego i w ogóle, ale... Nie, fuzję i oko zostawiłem bez zmian akurat. Więc podejrzewam, że nie ma żadnych sensownych materiałów, biorąc pod uwagę, że nie ma ani dusz, ani tego. Nie ma ani broni. No well. Hello. Hello me. Ustawiłem sobie innego Final Bota, bo Menes to absolutnie chujowy Final Bot, więc mam wyjebane. A o co chodzi? Uważam, że każdy może się zgodzić z moją decyzją. Au, to był chujowy przeskok. Death of Illusion to też dużo lepszy motyw niż ten. Niż to, co leci na manium Nessa. Jest to remix, to prawda. Mam mało HP, powiem więcej. Mam na tyle mało HP, że jestem prawdopodobnie na hita. Chyba nie na hita, ale jest blisko. To dwa okazja kulą. A propos. It is too powered! To co skoro już jest too powered. Hajdo! Nie, niestety nie na Hajdo Storma. O Boże, ona atakuje panią Abadona. Czy ja chcę zrobić lepo anything? Okej, to nie jest level anything. Zastanawiam się, czy któryś z tych... Ej, czekaj. Czy to nie zadziała OP? Nie. Bo chyba nie ma hitboxa na dole. Halo. Oooo, 5 HP. Ja to źle rzucam, czy... O Boże. Ups. No dobrze. A czy ja chcę iść się obkupić w jakieś przedmioty leczące? Czy ja wierzę, że jestem dobrym graczem i nie będę ich potrzebował jak git gutne? Powiedziałbym, że to drugie. Jeszcze najlepiej, jeżeli jakimś cudem znajdę sensowniejszy setup dusz. Tam jest już druga opcja, teraz jak o tym myślę. Hello. Pośmiejemy się, I guess. Czy ja go dosłownie będę trafiał? Ja będę tu trafiał. To niestety muszę robić to z lekkiego wyskoku. O, jestem w tym miejscu. Yep. A, on ma kontakt na nas. Tak. Ten pan. To jest chyba lekko zbyt
przeklęte w tym momencie. Yep. Nie, Elfek to nie jest dobra opcja. Może gdyby to była Aria. Gdybym miał go w Arii, to byłby. Bo w Arii da się anulować animację poprzez spadanie, z tego pamiętam. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że tak działa w Arii. A tutaj jest to tak średnio wykonalne. Ktoś jeszcze tutaj zda egzamin. Znaczy ja wiem, że jest Great Axe Armor i w ogóle, ale... Nie, mam wrażenie, że nie jest on w tej chwili na tyle silny, żeby się opłacało. No i chyba zostanę koniec końców z tym. Tutaj chyba nic ciekawego nie znalazłem. No dobra. Czyli po prostu czas git gutnąć. No chodź, będzie fajnie. No, on się tepnie. Muszę bardziej ostrożnie to robić. Jak słyszę, że Gabon się drze, to muszę uciekać po prostu. A propos. A? Ta pierwsza faza jest strasznie monotonna. Głównie dlatego, że sama ma dosłownie jeden atak. Ej, tego się nie bije, o jedu. To nie zdaje tyle, ile bym chciał, nie będę kłamał. A, to są po prostu muszydła. No jest ten atak! Nie wiem, czy nie zmieni co tej. Duszy z Guardian Soul'a. O Boże. Dobra, to jest fajne. Zobaczcie, jak go ty nie bije. Wątpię, żeby dużo więcej, bo mam go na jedynce. Znaczy, bije podobnie. To jak na to, ile ma tego. Jak na to, że jest na niższym poziomie, jest zaskakujące trochę. Boże, to jest pasowny atak. Wydaje mi się, że mogę pod nim po prostu przebiegać. I będzie git. I uważać na piórka wtedy. To jest... To robisz, to robisz. Okej. Okay. A, i piórka. To jest Sylwia. Muszki. Ach, te same uniknąć. Nie pamiętam, że ten boss jest aż tak. Monotonny, jeżeli chodzi o twoje ataki. Też mi się nazywanie wybrało. Obwiniam pogodę. Kiedy masz wątpliwości o winie i pogody, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś ziewania, nie ziewania, bóle głowy, nie bóle głowy. Prawda? To było proste. Finally over. Półtorej godziny na domajce prześnięty. Pewnie dałoby się szybciej, jeżeli bym nie zwiedzał dokładnie.
tej początkowych wakacji? Jednocześnie podejrzewam, że mogła być jakaś sytuacja, w której dostałby na przykład tej tam miny dużo później, część rzeczy potrzebnych do zwiedzania by była dużo wcześniej bądź później, więc po prostu mam wrażenie, że dostałem jakiegoś chorego Sida. No samo to, że dostałem... Pierwsza broń, którą znalazłem, miała jakieś 40 ataku. Chwilę po rozpoczęciu gry był Klemsolos do kupienia za 300, więc ten miecz jest praktycznie... Sam ci grę przechodzi przez większość czasu. Także no... To ja mogę powiedzieć. Aż nie chce się jeszcze kończyć team, ale jednocześnie co, zacznę nowy randomizer jakiś? Ksujka. Musiałbym podłączyć Pita do tego, do Elgato. Nie jestem pewien, czy chce mi się bawić w ten, w podłączaniu w tej chwili. To hosujkę. Boję się. Akcją Vetch. Widziałem, że to istnieje i to mnie najbardziej przeraża. Ogólnie jak spojrzałem na to, jak długa jest lista randomizerów, to mnie absolutnie przeraża. Zwłaszcza, że są gry, po których się kompletnie nie spodziewałem, że będą do randomizowania. Z takich przykładów, co do których myślałem, że nie będą randomizable, jest StarCraft 2. Miałem takie, jak to StarCraft 2? Znaczy podejrzewam, że podobnie jak w Castlevaniach jest jakaś logika, która sprawia, że część bossów może być w danych arenach, część bossów nie może być w danych arenach, że coś takiego jest zrobione. Albo względnie, że randomizuje ci tylko gdzie są znajdźki, a nie ten, a nie na przykład bossów, że bossowie zawsze są w tych samych miejscach. Co tam jeszcze było z randomizerów, których się nie spodziewałem? Civka w pewnym sensie jest randomizowana za każdym razem, jak się w nią gra. I guess. Wszystkie Souls mają. Wszystkie włącznie z Elden Ringiem i Bloodborne'em i Demon Soulsami. Wszystkie finale do... 13 włącznie mają randomizer, z tego co widzę. Oprócz 11 oczywiście, tak, ale to chyba samo przez się mówi. Mega ZX. ZX chyba akurat nie ma randomizera. Randomizery były, z tego co pamiętam, z klasyków do szóstki. Czekaj, mam tu 1, 2, 3, 4, 6, 7 Wily Wars i X. Mam 1-3 wpisane, tylko nie jestem pewien, na czym one polegają, bo ich nie sprawdzałem. Plus ten X3 jest opisany jako Zero Project, więc to też może nie być randomizer. 11 Final to MMO, tak. Ciężko było randomizować MMO. Zwłaszcza, że gra w dużej mierze jest na serwerach, a nie u gracza w takim wypadku. Co tam jeszcze głupiego było? Metroidy nie są głupie do randomizowania. Bo nie, że się nie spodziewałem, że będzie randomizer automata w sensie. Octopatha oba mają randomizery. Co jest randomizer z Octopatha? Job skille, job weapony, koszty skilli, siła skilli, support skille, job staty, kluczowe przedmioty, skrzynki, żarcie z potworów. O Boże. Można losować słabości przeciwnikom. O Jesus. To musi być absolutnie okropne. Kiedy zandomizujesz jednego bossa i nagle cały chapter staje się lepszy, a Trin? Nie, nie, bo tak sobie patrzę ten, jakie randomizery są. I akurat padło na Octopatha.
I tak mówię, że można randomizować botów, którzy są w jakich miejscach i się śmieję, że jeden bot zostaje zmieniony, nagle jeden cały chapter staje się dużo lepszy. Czy można randomizować Galdera? Nie zdziwię się, jeżeli się da, względnie, że Galdera osobo stanie się bossem gdzieś. Co tam jeszcze było? Persona 5 Royal. Faktycznie każde Pokémony, to akurat oczywiste. Coś jeszcze. Residenty 1 do 5 są. Sekiro jest. SMT 1, 3 i Saint Journey. Boję się na domaj zaraz ze Saint Journey tykać. Długim kijem się go boję tykać. Łączenie z czatem doskonale. To jest to, co chciałem zobaczyć. Elder Scrollsy akurat pomyślałbym, że będą. Prawie, że każda Zelda, jaka istnieje. Nocturne Randomizer brzmi absolutnie okropnie. Nocturne zmieniany w jakikolwiek sposób może brzmieć absolutnie okropnie, nie będę kłamał. Do tego jakieś chore mieszanki typu AM2R, Cave Story, Dread Prime. Czemu Cave Story jest metoidami połączone? To mnie zastanawia. Kto to wymyślał? Co tego, czy powinienem kwestionować to, że losowo mi miga na kamerce coś po mojej lewej na kamerce prawej? Pewnie nie powinienem. Wiem, co to jest, ale i tak kwestionuję. To Soniki, której są? Już patrzę. Sonic. Sonic the Hedgehog CD, Sonic and Knuckles Mania, Adventure DX, Adventure 2, Shadow 06. Wygląda jak Slowpoke, oh my. Dread też ma i pewnie jest tylko do ogarnienia pewnej rzeczy, o której nie można mówić. Bo hehe, wiecie. Moje, wydaje mi się, że nie bardzo chcę zaczynać jakieś nowe run do dzisiaj, bo co dosłownie bym je zaczął i chwilę nie pograł pewnie. Nintendo, proszę, nie zdejmuj mojego streamera, żeby to było takie proste. O nie, on powiedział słowo na Y. Nie. Co najwyżej mógłbym stawić jakiegoś randomizera na przyszłość, ale też nie wiem jakiego. Właśnie już na dzisiaj się zastanawiałem, jakiego randomizera bym chciał ustawiać i z tego, że do niczego sensownego nie doszedłem, to ustawiłem Danosferą. I Bifa naprawdę ustawia Arię na przyszłości. Emulator YOLO, gdyby po jeszcze jego nazwę robisz YOLO. Tak, to jest emulator 50-50, albo spadniesz z overka, albo nie. Masz 50% szansy. Tak jak granie w rosyjską ruletkę. No dobra, chyba na dzisiaj sobie po prostu skończę w tym momencie i ten, jeżeli nic się nie zmieni, to w środę będę miał Elden Ringa, w sobotę będę miał Elden Ringa i na przyszły poniedziałek jakiegoś nowego randomizera wymyślę. Jeszcze zobaczę jakiego, coś pokombinuję pewnie. Nie wiem, może Pokémony zacznę, może z jakimś innym RPG-iem pokombinuję, żeby
Nie były cały czas kastowanie. Się zobaczę. A na dziś to było na tyle. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się po. Cześć.